Sebastian jest wściekły. Cały wczorajszy wieczór sprawdzał na portalu społecznościowym konto swojej siostry, żeby dowiedzieć się, kim jest jej nowy chłopak. Wytypował kilku kolegów z jej klasy. Dobra. Siadać. Dobra. To teraz słucham. Który wpadł na taki genialny pomysł, żeby spotykać się z moją siostrą? Ale że z Kaśką? Nie, z matką Teresą. A widziałeś, że miał inną siostrę? No nie. No. Co ty tak pobladłeś? To ty ją wczoraj zaciągnąłeś do szatni, tak? Nie no, co ty, daj spokój. Słuchaj, nie radzę ci ściemniać. Nie ściemniam. Nigdy w życiu z nią na randce nie byłem. To który? No ja też nie. Na mnie nawet nie patrz, ona mi się w ogóle nie podoba, okej? Okay? Ja mam dziewczynę, ale to nie twoja siostra. Czyli ty zostałeś? Ja? Nie, ja. To znaczy, wiesz... Halo, Dudziak spina, że was nie ma, chodźcie. Ty zostajesz! January przestraszył się brata Kasi. Z jednej strony chętnie przyznałby się, że to on jest jej nowym chłopakiem, ale boi się, że Sebastian zabroni im się wtedy widywać. Zakochany nastolatek ma nadzieję, że wspólnie z Kasią wymyślą, co powinni teraz zrobić. Zrobił mi kilku chłopakom z klasy przesłuchanie w szatni. No ja nie dałem rady powiedzieć mu, że nie jesteś moją dziewczyną. No ale tak wprost mu się chyba nie przyznałeś, nie? No nie, ale wiesz co, teraz tak myślę, że powinienem mu powiedzieć prawdę. Nie, mój brat, on tego nie zrozumie, z nim w ogóle nie ma co gadać. No to co ja mam teraz robić? Nie wiem... Bie, uciekać! Kaśka, Marciniak, stój! Zostaw go, Sebastian! Niby dlaczego? No bo to nie jest mój chłopak. Nie? Nie. A co on tutaj robił? On przyszedł mnie ostrzec tylko, że ty szukasz mojego chłopaka. Aha, czyli przypomniałaś sobie, że jednak tego chłopaka masz. Tak, ale to nie jest on. To kto? No mów kto. Arek Daniluk. Ten Lovela z pierwszej B? Pogięło cię dziewczyno? No tak, ale my się kochamy i chcemy być razem już na zawsze. Wiesz co? To na zawsze to będzie, jak wrócą rodzice. Całe szczęście, że wpadł mi do głowy ten pomysł z Danilukiem. No bo Sebastianowi to chwilę zajmie, zanim się skapnie, że mu naściemniałam. A ja w tym czasie zdążę przekonać Jaśka, że musimy uciec z domu. I to jak najdalej od mojego brata. Bo tylko tak naprawdę możemy być razem. Następnego dnia narzeczony matki Poli przywozi uczennicy do szkoły. Dziewczyna od wczoraj realizuje swój plan. Chce udowodnić, że mężczyzna ją molestuje i kiedy jest z nim sama, nagrywa wszystko komórką. Przyjedziesz po mnie po szkole? Jasne. Czyli wszystko między nami w porządku, tak? Pewnie. Nie po czym ja wczoraj zrobiłam taką aferę. Dokładnie, ślicznotko. Zobaczysz, obojgu nam będzie bardzo przyjemnie. Oddaj całusa na zgodę. A co ty robisz? Filmujesz mnie komórką? Teraz wszyscy się dowiedzą, jaki jesteś, a zwłaszcza mama! Oddaj! Dawaj tą komórkę! Nie, w życiu! Zostaw! Dawaj! Zostaw! Sama jesteś sobie winna. I przestań w końcu zgrywać taką świętą. Nic by ci się nie stało, jakbyśmy się trochę zabawili. Pola, ja wszystko widziałam. Ja przepraszam, że ci wcześniej daj nie wierzyłam. Daj mi spokój! Pola, zaczekaj! Naprawdę strasznie mi głupio, że od razu nie uwierzyłam Poli. No przecież ona musiała się z tym strasznie czuć. I w dodatku była z tym sama. Ale teraz już nie będzie. Pomożemy jej udowodnić, że ten facet się do niej dobierał. I jej mama własnoręcznie wywali go za drzwi. Mariannie jest wstyd, że nie wierzyła Poli. Teraz dziewczyna chce to naprawić i pomóc przyjaciółce. Tymczasem Pola nie może uspokoić się po tym, jak mężczyzna znów ją napastował, a potem zniszczył nagranie, które miało być dowodem jego winy. Dziewczyna jest przerażona, że będzie musiała mieszkać pod jednym dachem z mężczyzną, który ją molestuje. I co, znowu przyszliście bronić tego dupka? Nie, wiemy, że to zboczeniec. Widziałam, co wyprawiał przed szkołą. Szkoda, że wcześniej mi nie uwierzyliście. A dziwisz nam się, to wyglądało jak twoja kolejna ściema. Ale to jest prawda. Ten Grzesiek jest najbardziej obleśnym facetem na tej ziemi. I jeszcze będzie moim ojczymem. I ja będę musiała z nim mieszkać. Co będzie, jak przyjdzie do mnie w nocy? Nie przyjdzie, bo mamy plan. Ty nagrałaś na swoją komórkę jakiś filmik. No tak, jak próbował się do mnie dobierać, ale zaraz po tym... Rozwalił mi komórkę, więc nic z tego nie będzie. Mój brat zna się na elektronice, mógłby odzyskać filmik z twojego telefonu. Serio? Czyli nie wszystko stracone. Jak uda się odzyskać to nagranie, mama mi w końcu uwierzy.
Wtedy będzie musiała wyrzucić tego dupka z naszego domu. I on już nigdy więcej się do mnie nie zbliży. Jak to fajnie, że mam takich przyjaciół. Kasia Szyndzielska szuka swojego chłopaka Januarego. Dziewczyna nie zamierza dopuścić, żeby starszy brat rozdzielił ją z ukochanym i ma już gotowy plan, jak tego uniknąć. O, hej, i co z twoim bratem? Zrobił ci mega awanturę? No zrobił, ale to nieważne. Najważniejsze, że udało mi się kupić nam trochę czasu. To znaczy? Naściemniałam mu, że Arek Daniluk jest moim facetem. Że co? No musiałam. Sebastianowi chwilę zajmie, zanim się skapnie, że to bójda, a nam to da mnóstwo czasu, żeby zorganizować wszystko, co jest nam potrzebne, żeby uciec. No ale jak to uciec? No normalnie uciec, żebyśmy już zawsze mogli być razem. No ale jak ty to sobie wyobrażasz w ogóle? No normalnie, po prostu uciekniemy. No ale gdzie ty chcesz uciekać i za co? Przecież na coś takiego potrzebna jest kasa. Boże, no to pożyczymy. No a gdzie będziemy spać? A co ze szkołą? Mam ją po prostu tak rzucić? To są szczegóły, obmyślimy to potem. Nie wymiękaj mi teraz, dobra? No chyba, że nie chcesz, żebyśmy byli razem. No pewnie, że chcę. To uciekamy? No uciekamy. Jakby ktoś miesiąc temu powiedział mi, że będę uciekać z domu i to dla dziewczyny, no to bym mu w życiu nie uwierzył. No ale co miałem powiedzieć Kaśce? Że tchórzę i że zaryzykuję, że jej brat nie pozwoli nam się spotykać? Przecież ja muszę z nią być. Sebastian uwierzył siostrze, że jej nowym chłopakiem jest Arek Daniluk i zamierza od razu dać mu nauczkę. Wie, że nastolatek jest znanym w szkole podrywaczem, a dziewczyny szaleją na jego punkcie. I co jest, gościu? Mamy do pogadania. My? Ja cię nawet nie znam. Ale znasz moją siostrę, Kaśkę Szyndzielską, tak? Kogo? Słuchaj, Daniluk, powiem to raz i ty to sobie przyswój. Trzymaj się z daleka od mojej siostry, dobrze? Powtarzam ci po raz kolejny, nie znam twojej siostry. Nie, naprawdę, prawdziwy facet z jajami z ciebie. Najpierw podrywasz dziewczynę, a potem się jej wypierasz. Weź ze mnie zejdź, bo nikogo się nie wypieram. Tak? To co robiłeś z moją siostrą wczoraj w szatni? Wczoraj? Jak ja wczoraj nawet w szkole nie byłem. Urwałem się z lekcji, żeby spotkać się z taką jedną lalką. Jasne. Zresztą czekaj chwilę. Sebastian zaczyna podejrzewać, że siostra go okłamała. Chłopak jest na nią coraz bardziej wściekły. Patrz, wczoraj spędziłem z nią cały dzień. No to chyba nie jest twoja siostra, nie? Ktoś ci nawciskał niezłego kitu. A nie mówiłem, że Kaśce odbije, jak nakręci się na jakiegoś faceta? Przecież ona naściemniała mi o Daniluku, żebym dał spokój temu jej Marciniakowi. Ale nawet niech na to nie liczy. Kurde, czemu go jeszcze nie ma? Pola Rybarczyk wciąż jest zdenerwowana i przestraszona. Nie wie, co zrobić, żeby mama jej uwierzyła. Dziewczyna ma nadzieję, że znajomy odzyska nagranie ze zniszczonego telefonu. Wtedy będzie miała dowód na to, że partner matki ją molestuje. Miałeś się trzymać ode mnie z daleka. Córcia, co się znowu dzieje? Córcia, przecież dzisiaj rano rozmawiałaś z nami normalnie. Nawet przeprosiłaś Grześka za wczoraj. Mamo, to była tylko ściema, żeby ci pokazać, jaki on jest naprawdę. Co to powiadasz? Dziewczyno, ile można kłamać? Nagrałam filmik, jak się do mnie dobierał i zaraz ci go pokażę. I co, masz ten filmik? Sorry, Pola, nie udało się go odzyskać. Jezu, tylko nie to. Pola, coś ty sobie za filmik znowu wymyśliła. Nie wymyśliłam żadnego filmiku. Nagrałam, jak się do mnie dobiera, ale rozwalił mi komórkę. Czy ty w ogóle słyszysz, jakie ty brednie opowiadasz? To nie są żadne brednie. Pola mówi prawdę. Ja widziałam, jak on rozwalił jej ten telefon. Mania, ty się tutaj nie wtrącaj. Mamo, weź mi wreszcie uwierz, proszę cię. Ja ci chcę uwierzyć, ale przestań już kłamać. Proszę cię, chodźmy może do domu. Nie wrócę do domu, nie z nim! Pola jest zrozpaczona, że mama dalej jej nie wierzy. Dziewczyna nie wyobraża sobie, że mogłaby wrócić z nią i jej narzeczonym do domu. Dlatego chce poprosić o pomoc nauczycieli. Ten zboczeniec będzie ze mną mieszkał. Jak się do mnie dobierze i mnie zgwałci? Pola, spokojnie, uspokój się. Jak ja mam być spokojna? Nagrałam go, jak się do mnie dobiera, a moja mama mi nie uwierzy, bo on zniszczył to wszystko. Dobrze, musimy porozmawiać z mamą, dobrze? Uspokój się. Nie wrócę do domu. Nie, jeśli on tam będzie. Pola, zaczekaj. Musicie państwo coś zrobić. Jezu. Dany. Dziewczyno, co to pierdzielasz? Jezus Maria, co ci się stało? Zostaw mnie. Pola, co się dzieje? Pokaż, trzeba ją zabrać do higienistki. Chodź, dziecko. Dziecko, coś... Nie udawaj, że się mną przejmujesz. Ja się ją zajmę, dobrze? Ale proszę pani... Tak będzie lepiej, dopóki Pola się nie uspokoi. Proszę, wiesz, proszę tu zostać. Podnieś głowę do góry, żeby... Dobrze. Po
Po tym, co właśnie zobaczyłam, uwierzyłam Poli, że narzeczony jej matki rzeczywiście ją skrzywdził. Bo dlaczego miałaby udawać takie przerażenie i strach? Muszę jej pomóc. Ten mężczyzna nigdy więcej nie powinien się do niej zbliżyć.